Klasa czwarta przedstawia film pod tytułem Konstytucja 3 maja. W czasach, kiedy zachwiał się stary porządek świata, w czasach filozofów i rewolucjonistów, jednym świtała wolność, a inni musieli jej bronić. Polsko-Litewska Rzeczpospolita słabła dzień po dniu. Niegdyś niezwyciężona, teraz opuszczona przez sojuszników i atakowana przez sąsiadów, Rzeczpospolita popadła w ruinę. Rycina Kołacz Królewski przedstawia pierwszy rozbiór Polski. Ukazano na nich władców państw, które dokonały rozbioru Polski. Rozdzierają oni arkusz mapy Polski. Obok nich znajduje się król Stanisław Poniatowski, podtrzymujący zsuwającą się z głowy koronę. Nad uczestnikami wydarzenia unosi się fama, rzymska bogini wieści i plotki. Dmie ona w trąbę, oznajmując światu straszną wiadomość. Obraz Jana Matejki, upadek Polski, przedstawia protest Tadeusza Rejtana przeciwko pierwszemu rozbiorowi Polski na Sejmie Rozbiorowym. Tematem obrazu jest scena, która rozegrała się w decydującym dniu obrad Sejmu Rozbiorowego na Zamku w Warszawie, na mocy którego Prusy, Rosja i Austria dokonały podziału części ziem polskich. Centralną postacią obrazu jest poseł Tadeusz Rejtan, w geście rozpaczy próbujący zapobiec haniebnemu wydarzeniu, jakim jest rozbiór ojczyzny. Oto ostatni król Polski, Stanisław August Poniatowski, a jednocześnie główny autor tekstu konstytucji. Monarcha ubrany jest w spodnie, purpurowy płaszcz podbity gronostojami. Na szyi ma łańcuch orderu Orła Białego. U lewego boku ma miecz ceremonialny. Wraz z królem inni polscy patrioci chcieli zmienić dawne i niesprawiedliwe prawa, które doprowadziły Polskę do zguby. Byli to Hugo Kołłątaj, Stanisław Bałachocki, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki. Tak wyglądał moment uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obraz bazuje na rysunku Jana Norblina, naocznego świadka wydarzeń. Uchwalenie Konstytucji przebiegało w gorączkowej atmosferze. Sesja parlamentu odbyła się w trybie wyjątkowym, na 2 dni przed planowanym terminem. Wbrew prawu i tradycji nie rozesłano kopii ustawy rządowej do wglądu posłom przed obradami. Z punktu widzenia króla i zwolenników reform nie było czasu do stracenia. Większość przeciwników reform nie powróciła jeszcze z domów po przerwie wielkanocnej. Sala senatorska na Zamku Królewskim. Miejsce uchwalenia Konstytucji 3 maja. Około godziny 18:50 Sejm uchwala Konstytucję. Posłów powinno być blisko 500. Lecz większość przeciwników Konstytucji rozjechało się do domów na święta. Parę godzin później król Stanisław August Poniatowski w otoczeniu posłów przy biciu dzwonów udał się do warszawskiej katedry. Tam nastąpiła uroczystość zaprzysiężenia uchwalonej Konstytucji. Rękopis Konstytucji 3 maja jest przechowywany w Archiwum Głównym, Akt Dawnych w Warszawie. Konstytucja 3 maja była pierwszą
w Europie i drugą na świecie po Konstytucji Amerykańskiej z pisaną konstytucją. Tak wygląda strona tytułowa Konstytucji. Pamiątkowa moneta wybita z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucja 3 maja obowiązywała 14 miesięcy. Została obalona przez Rosję i zdrajców Polski. Targowicza. Rosja. Prusy. Austria. Dokonały drugiego i trzeciego rozbioru Polski. Polska przestała istnieć na 123 lata. Polacy nigdy jednak nie zapomnieli, kim są. A pamięć o Konstytucji 3 maja dotrwała do dziś. Gdy żyjemy i uczymy się w wolnym kraju. Bo naród, który pamięta, nie umiera nigdy.